Nie wiem, jak to jest Sławek, ale ten Katar przed nami, mam takie dziwne wrażenie, że to nie będzie zbyt fajna impreza. Podejrzewam, że po 7 dniach się z tego Kataru już wyleczymy. Znaczy ja mam nadzieję wyleczyć się szybciej niż przez 7 dni, bo jak wiesz, równolegle z Mundialem startuje inna ciekawa piłkarska impreza, uzdrowiskowa liga halowa, w której wystawiam drużynę, no i chcę się odpowiednio do tego przygotować. A właśnie wczoraj trenowałem już przy pierwszym śniegu, w późnych godzinach wieczornych i troszeczkę Kataru dostałem. Ale oczywiście rozumiem, że przewrotnie pytasz mnie tutaj o to, czy będę oglądał Mundial w Katarze. To mogę się powiedzieć, że w moim przypadku to trochę tak jak z telewizją publiczną. Na co dzień bojkotuję, ale jak na alternatywnym kanale nie leci dane wydarzenie sportowe, które mnie interesuje, no to po prostu muszę oglądać. Tak samo będzie z mistrzostwami w Katarze, choć jak już nabyłem temu wyraz nieraz i w mediach społecznościowych, i tutaj w naszej klasie lokalnej, tradycyjnej, nie czuję zupełnie tej imprezy. Nie podoba mi się, no ale będę oglądał, bo to jednak piłkarskie święto i teraz od czterolecia. No, czy będzie takim świętem, no to też się okaże, ale średnio to czuję. A jak tobie się wydaje, czy przyznanie Katarowi mistrzostw świata to był dobry pomysł? To zanim ci jeszcze odpowiem, powiem naszym widzom, dlaczego my o tym rozmawiamy. Zakatarzenie. Taki wideo-vlog na temat mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Jak widzicie tutaj, to nie jest rekwizyt, pustosłowie. Ja też mam Katar, Sławek ma Katar. Może się przydać. Tak, za 7 dni pewnie już będziemy po Katarze. Powiedzmy o jeden dzień później już nasza reprezentacja może być po Katarze, więc będzie ciekawie. Dobrosław Kowalski, Jakub Zima, odpowiada na pytanie. Nie, powiem ci tak uczciwie, ja jestem totalnie przeciwko takim imprezom w miejscach takich jak Katar i to z różnych względów. Nie powiem, że chodzi tylko i wyłącznie o to, gdzie rozmawialiśmy wcześniej tak troszeczkę na temat tego, w jaki sposób ta impreza została przygotowana. Choć została przygotowana, no pewnie pięknie, bo oni zawsze robią to pięknie. Ale 200 miliardów dolarów czy euro. Co? No tak, tylko zobacz. Siłą rzeczy, ale... Ile powiedz kasy na to poszło, to poszło. No to najwięcej prawdopodobnie niż we wszystkich możliwych mistrzostwach świata razem wziętych do tej pory. Okej, okay. Ale to są ludzie, którzy no, raz, że są bogaci, to wszystko w porządku, im się wydaje, że kupić mogą wszystko. No i uczciwie ci powiem, jak usłyszałem, że te mistrzostwa będą w Katarze, to na początku się śmiałem. Później przewrotnie patrzyłem, jak ten mundial szczepioniaka zorganizowali, a go zorganizowali. Dziwnym zbiegiem okoliczności reprezentacja, która nigdy się w tej dyscyplinie nie liczyła, zdajeła bodajże... Jest mistrzostwo. Drugie... No właśnie, sam widzisz, dobrze pamiętasz. A w półfinale chyba wygrali z Polską. Sędziowie pomogli bardzo. No, bardzo. Także... tam prawka chyba zawodnika, który bił brawo po meczu sędziom. Tak, no to wszystko było jasne. Znaczy, wiesz, to co właśnie nawiązałeś do mundialu piłki ręcznej. Rozumiem, że dane państwo chce rozwijać dyscyplinę, inwestuje w sport, ale to trzeba to robić racjonalnie. A jak pamiętasz, ilu zawodników po prostu sobie kupili. Na szczęście jeszcze FIFA na takie cyrki nie pozwala. Ale no, jest to po prostu jakaś zabawa. Właśnie bogatych szejków chcą, szukają czegoś, nawet była taka sytuacja, siatkówkę chcieli tam jakoś mocno jakoś u siebie promować, ściągali, no może nie absolutnie topowych zawodników, ale grał tam między innymi Jakub Jarosz. Tak. Jak potem opowiadał, że nikt się tym kompletnie nie interesował, mecze ligowe rozgrywali w jednej hali, kilka jeden po drugim, a kibicami byli zawodnicy drużyn, które miały grać kolejny mecz. Zupełnie się ten sport pan nie przyjął. Wiesz, to... na przykład Stany Zjednoczone też przyznanie wtedy w latach 80. Stanom Zjednoczonym mistrzostwo się wydawało kontrowersyjnie, ale był tam jakiś plan na popularyzację piłki nożnej. No i on czy wcześniej, czy później z mniejszym, lepszym skutkiem, ale został jakoś zrealizowany. Powstała liga. Tak, tam kobiety przede wszystkim wiodły prywi, dlatego było im łatwiej trochę to wszystko później też popchać do przodu. Wiesz, za wszystkim, jeżeli chcesz rozwijać dyscyplinę, za tym wszystkim musi iść i inwestycje w infrastrukturę, w trenowanie, w młodzież, po prostu. Ja ci powiem coś więcej.
sobie włączyłem telewizję, żeby zobaczyć, co powiedzą o tych mistrzostwach. Nasi już dawno wylądowali na lotnisku, ponieważ już nawet mieli pierwszy trening. No i polski dziennikarz wyszedł na promenadę. Wiesz, przypomniało mi się Euro we Francji, przypomniały mi się te mistrzostwa nawet w Rosji. No i promenada, no zapytamy kibiców, co myślą o mistrzostwach świata, nie? Kamera się odwraca, tam nie ma kibiców, o czekaj, idzie jeden pan, nie? Idzie pan, przepraszam pan na mistrzostwa, nie, ja do pracy. No i skończyła się rozmowa na temat mistrzostw świata. Znaczy, tak, wcześniej ja, tak jak ja nie czuję tych mistrzostw, tak myślę, że nie czują to tego media, dziennikarze, no wiadomo, telewizje będą to, kto zakupuje prawa, będą to pokazywać, ale to nie jest to, co czerwiec, lipiec przełomił się po sezonie ligowym, czekało, jeśli naprawdę była inna atmosfera. Ja ci powiem, że jakbyś mnie teraz zapytał o składy grup poszczególnych, to bym ci nie wymienił. W tym temacie może jest mi trochę łatwiej, bo z synami ostatnio na jakiejś tam aplikacji telefonicznej sobie symulowaliśmy turniej mistrzowski. Nie wiem, oni są chyba trochę większymi, wiesz, pasjonatami, a może po prostu ta młodość sprawia, że czekają na ten turniej z niecierpliwością. Staram się tonować ich, no nie wiem, entuzjazm, bo tak naprawdę nie wiadomo, czego się można po tym spodziewać. Ale, wiesz co, tak wracając do samego Kataru, nikt nie lubi tej przypadłości. Kto wie, czy też później nie będzie to nawiązanie do samego kraju. No dobra, mistrzostwa przyznane Katarowi. Dzisiaj gdzieś tam czytam, Sepp Blatter mówi, że to była wielka pomyłka, ale zanim mistrzostwa przyznali Katarowi, okazało się, że szejkowie wynajęli ludzi, profesjonalną firmę, która się zajmowała szpiegostwem. Tak fajnie zakręcili się wokół działaczy FIFA, że wszystkich ich mieli dosłownie rozpisanych na kartce, co, gdzie, kto, kiedy i o której godzinie je, chodzi, pije, nie wiem. Zaszantażowali, przekupili, no i mają turniej, nie? Oczywiście, no jest to możliwe. W czasach, myślę, nawet teraz, a w czasach Seppa Blattera, to inne turnieje też były przyznawane w niejasnych okolicznościach, co zresztą zostało już udowodnione wcześniej, prawda? No teraz popatrz na przykład głupia sytuacja przed najbliższym tym pierwszym meczem turnieju już. Są anonimowe informacje związane z tym, że prawdopodobnie mecz przeciwko Ekwadorowi, Katar, Ekwador, otwarcie turnieju został prawdopodobnie kupiony. Tak, bo wynik meczu ponoć jest ustalony na 1-0. Ponoć 7 piłkarzy, bądź 8, nie pamiętam dokładnie tam komunikatu, zostało przekupionych przez szejków. Ponoć 7,4 miliona euro na to wydali. No i ciekawe, czy tak będzie. Nie wiem, jeśli tak sprawa została nagłośniona, to może. Może nie. Może nie. No, ale to już nie pierwszy przypadek. Będzie 2-1. Nie pierwszy przypadek w historii, chociażby Argentyna 78. No tak, były takie. Dyktatora doprowadzona do finału. No dobra, ale weź zobacz dalej. Mówisz o Katarze jako chorobie, no ale trochę to jest tak niestety bardzo podobne do tego, bo zobacz, że taki moment mieliśmy, gdzie mówiło się o tym, że Katar będzie kupował kibiców. Ponoć kupili 1600 ultrasów, którzy mają sprawić, że ten konkretny turniej będzie przez tych miejscowych kibiców inaczej odbierany. No, ale... Nie, widzę też o innych akcjach, że Katarczycy byli przebrani za kibiców, czy niemieckich, czy z innych krajów i też na ulicach skandowali, robili jakąś taką sztuczną no tak, bo atmosferę. Bo słuchaj, nagle się okazuje, że z 20 tysięcy zapowiadanych polskich kibiców ostatecznie przylot zabukowało ledwie 5 tysięcy. To też jest bardzo ciekawe, że wszyscy, którzy jeżdżą za tą reprezentacją naszą, każdą inną, mówią o kilku bardzo ważnych rzeczach. Już nie zapomnijmy na chwilkę o tych restrykcjach, typu, że nie można kupić alkoholu, że nie można, nie wiem, ubranym chodzić po ulicy w odpowiedni sposób, trzeba tego pilnować. Że no już nie mówiąc o jakichś tam innych ekstrawaganckich rzeczach, czy też po prostu takich normalnych rzeczach, które tu u nas na co dzień są normą i tyle, nie? A też przede wszystkim mówię, co dało przyznanie mistrzostw Katarowi. FIFA się wzbogaciła o dużo pieniędzy. To tak, bo ale oficjalna wersja jest taka, że się powtarza te frazesy o rozwoju piłki i tak dalej, i tak dalej. Też o tym już wcześniej wspominałem, że w Azji są regiony, państwo, gdzie piłka jest bardzo popularna. Tak. A są takie, gdzie nie jest i nie będzie. I przyznanie mistrzostw Katarowi na pewno tutaj nic w tym nie zmieni. Też na pewno to, że Katar chciał zorganizować mundial, to z ich strony był to akcja PR-owa. Chcieli się pokazać pewnie w świecie, jakim są już, jaką potęgą
nie powiem, że kraj natur europejski, ale po prostu jak rozwinięty, ale czytałem bardzo ciekawy wywiad, to jest jednym z specjalistą i politologiem, i specjalistą od wizerunku, od PR-u, który mówił, że paradoksalnie Katar tym mundialem sobie PR-owsko strzelił stopę, bo wyszły właśnie na jaw chociażby te kwestie z pracownikami z Bangladeszu, ze Syranem, z innych państw, inne wszystkie, że łamanie praw człowieka i to wcale tak Katarowi to na zdrowie ale wyjść nie musi. To prawda, ale też widzisz, jest taka fajna sytuacja, że można było nawet nie dać wiary tym słowom, tym oskarżeniom, gdyby nie to, że na przykład, nie wiem, FIFA wysyła list do wszystkich federacji, które grają na turnieju, żeby się teraz skupić tylko na piłce, nie bawić się w politykę. Czyli już gdzieś wiadomo, jest gdzieś w tyle głowy, że to może być prawda, że to jest prawda. Te memy wszystkie w internecie, takie obrazujące to całe okrucieństwo jakby wobec tych ludzi, gdzie murawa boiska, biegający zawodnicy po boisku, a pod spodem zakopani ludzie, którzy tam przy tej budowie zginęli. No, pokazywane były zdjęcia, w jakich warunkach ci ludzie w ogóle mieszkali, no nie oszukujmy się. Można pracować, można być, nie wiem, wykorzystywanym, zarabiać mało, ale to nawet... Nawet te przypadki, które my teraz znamy z różnych tam niewolniczych obozów, bezpieczeństwa na budowach też. To prawda, tu się nikt tym w ogóle nie przejmował, ludzie tam pracowali. Pani by wysłała jakieś komisje, coś takiego, ale to... Ale wiesz, jak to wyglądało, komisja przyjeżdżała, w tym momencie było wszystko w porządku, pokazywali to, co mieli pokazać, komisja wyjeżdżała i dalej robili to, co robili, no bo to tak właśnie wyglądało. No, prosty przykład tych... takich reakcji ze strony Kataru, że w tej chwili się robi wszystko, żeby zepsuć tą imprezę, którą oni tak pieczołowicie przygotowali. Strasznie się denerwują, ale zobacz, niby mieli pójść na rękę, choćby nawet w głupiej kwestii piwa, na sam koniec się okazało, że jednak tuż przed samym turniejem tego piwa nigdzie nie kupisz. Jeszcze zdobycie Wojna znalazła miejsce do rzutu 4-2 na Wiktorii. Musi uratować przed porażką. Jeszcze Wojna, gol! No więc mamy remis, jak się to skończy? Mieli pójść na rękę w kwestii obyczajowości, jeżeli chodzi o europejskich kibiców. Teraz nagle się okazuje, że już te kwestie również są wyjęte całkowicie z życiorysu. Czyli inaczej mówiąc, chcesz tam być, zaistnieć, to stosujesz się do naszych reguł, albo lepiej nie przyjeżdżaj. Wiesz, my będziemy oglądać mecze w telewizji, będziemy widzieć mecz, rywalizację sportową. Też właśnie będzie to... O tyle ciekawe, że piłkarze wyrwani są z rozgrywek ligowych. To może być i plus, może być też i minus. W jakimś sensie jestem ciekawy, jak sobie poszczególne reprezentacje z tym poradzą. No a jak to będzie wyglądało na miejscu Samorokoczka, to jest inna historia. No, mimo wszystko, pustynia wokół sama Doha, z tego co słyszałem, to ma pomieścić praktycznie 3/4 tych kibiców, którzy się tam zjawią, 3/4 reprezentacji. Nasza historia z takimi egzotycznymi miejscami też zwykle kończy się średnio, tak trzeba to już powiedzieć. Przypomnieć można łatwo to, co było w Korei, prawda? 20 lat. No, pamiętam ten turniej dość dobrze, nawet bardzo dobrze. No, ale Korea to jednak nie był tak egzotyczny kraj. Japonia mimo tego, że to też inna kultura. Piłka w Korei, w Japonii to sposób, z samej strony piłkarskiej. Ja. Tak, to jest jedna sprawa. No, ale zobacz, Słowenia, jeszcze inna kwestia. Nawet gdyby się tak porównać i Korei, i Japonię, i Katar, te trzy różne miejsca. Nie, no, kulturowo każdy jest inny, prawda? Różny, no, ale... Ale no, przyjeżdżali do Japonii generalnie, jak jedziesz, to też musisz się stosować do ich zasad i reguł. Ale był turniej. Oni rozumieli na przykład jedną prostą rzecz, że nie wiem, taki kibic z Anglii, taki kibic z Niemiec, z Francji, z Argentyny, z Brazylii będzie się zachowywał zupełnie inaczej niż w ich kulturze i oni przyjęli to do wiadomości, postanowili pozwolić tym kibicom odpowiednio się zachować, oczywiście z poszanowaniem prawa. No i mamy ten kolejny też problem. Pamiętaj, że Katar to jest formalnie monarchia absolutna, mimo tam no, inna niż kraj, niż Arabia Saudyjska pod względem jakichś restrykcji. No islam też jest bardzo mocno przestrzegany, nie? I oni to traktują religię jako prawo tak naprawdę. No i to jest takie zderzenie z czymś, co tutaj u nas dla nas jest raczej niespotykane chyba, bo fakt, że różnie politycznie to wygląda i nawet u nas w kraju czasami się ta religia gdzieś przeplata bardziej niż mniej, to jednak no tutaj jeszcze nikt za
to nie wiem, że wypijesz piwo nie w takim miejscu jak trzeba, że nie wiem, żyjesz w związku nieformalnym, cię do więzienia nie zamknie, prawda? Czysto obyczajowe. Dobrze, że nie zwróciłeś uwagi i nie na to słowo jeszcze. Bo różnie mogłoby się to skończyć. No i tak chcesz czy nie chcesz, katar po prostu uważam za duży niewypał. I myślę, że wiele osób, pomijając to, że czeka na ten turniej, bo po prostu dlatego, tak jak mówisz, turniej czterolecia, to też będzie miał podobne zdanie. Cisza. Obyśmy nie byli tak smutni po ostatnim meczu naszej reprezentacji. Do zobaczenia już niebawem. Porozmawiamy o tym, jak co myślimy o naszej biało-czerwonej drużynie.